Witam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Puma 777. I co dzisiaj, oprócz tego, że będziemy grać w Mortal Kombat 5, mam do powiedzenia i zakomunikowania jednocześnie. Również serdecznie wszystkim dziękuję za łapki w górę, miłe komentarze, propozycję co do współpracy. A propos, jeżeli z propozycją do współpracy, to takie dwie zyskałem na również na poważno od dwóch nowych youtuberów, którym wam będę chciał charakterystykę przedstawić. Oczywiście pro graczy będzie znacznie więcej niż tylko oni. Proszę uważnie słuchać i nie mieć mi za złe, jeżeli będzie to osoba jedna z tych wisienek, po prostu jakby to powiedzieć, nie prosiła się o propagację. Więc mam nadzieję, że popatrz na mnie łagodnym okiem, ponieważ komentarze nie będą krytyczne, aczkolwiek bardzo pozytywne, podkreślam, bardzo pozytywne. I na pierwszy rzut wrzucimy sobie osobę, która się nazywa... Już wam powiem. Dziki oficjal. Czyli dzik oficjal. On niedawno zaczął swoją działalność na platformie i selekcjonuje zawodników do PUBG'a, czyli do swojej grupy w tejże grze. Dlatego myślę, że jeżeli jesteś fanem PUBG'a RPG, to śmiało do niego grzej. My z kolei, będąc tutaj, kontynuę damy i lecimy dalej. Kolejnym takim graczem świeżym na platformie, również RPG, jest Real Pro Gaming. I to właśnie on stworzył stronę na Facebooku, którą daje nam wgląd, jeżeli przykładowo przypadkiem powiedzmy, że ci się zrobił unsub, a chciałbyś powrócić, a jesteś, że tak powiem, linkowo u nas zapisany, w sensie wbiłeś do grupy na Facebooku, to masz szansę dowiedzieć się, czy po prostu platforma się opóźnia z powiadomieniem, masz szansę po prostu wbić i dowiedzieć się, ponieważ bot messengerowy cię poinformuje o nowych nagraniach na kanałach, o bieżących live'ach na tychże kanałach, jak i moim kanale. Gość równie pełny entuzjazmu, co wigoru. Dobra. Mamy tutaj do wykonania zadanie. Czekajcie. Muszę podejść. Ale mi się nie za bardzo to udaje. Dobra, to musiałem z długą bronią. Z krótką nie chciał. Także jegomość naprawdę daje radę. Spoko, teraz już nie będzie tak, że nie wiecie, a kurczę, Puma, kurde, kiedy live, to już po prostu bot wam będzie przypominał, gdzie są i kiedy są live'y, na którym kanale. Co prawda, ostatni live, który był z RPG, no troszeczkę pod koniec się zmalał, ponieważ jak wiecie, ja mam przewlekły ból kończyny dolnej. Stąd też po prostu tak trochę osłabiałem, a to był rajd na Heroesie. Stąd też przegrane były.
No a taką wisienką na torcie naprawdę to dwóch osobników, którzy prześwietnie komentują prześwietnie materiały, przedstawiają grobę, relacje u nich są na takim, że tak powiem, prestiżowym działaniu, że no wstyd byłoby, że tak się wyrażę, by nie wcisnąć się i nie obejrzeć do u nich owych materiałów filmowych. I pierwszy z nich to jest, drodzy mili, tomato.pl. Przeskubaniec, naprawdę przeskubaniec, daje tak przodu we Fortnite CSGO, że u niego normalnie, aby się wcisnąć do gry, to trzeba troszeczkę mieć cierpliwości, co mu się świetnie udają. Dwie rundki i jest sprawa załatwiona. Tutaj wyciągniemy sobie kulę szpiegulę. Oczywiście tą kulę szpiegulę włączymy, przefiltrujemy, wygasimy sobie miejsce i możemy popylać. Można zmienić. Ach! Oczywiście, proszę, jak z lupką, od razu trafione. Gościu robi też tak zwane tomato.pl, robi fany momenty, które są naprawdę zabawne. Oczywiście z prywatnego życia też daje smaczek. Aja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 j. No i wreszcie na samym końcu ja sobie pozwolę wstrzymać grę, żeby się nie pomylić w nazwie. To jest jegomość, który recenzuje gry, proponuje, fantastycznie je omawia również. Jego recenzje są tak rzetelne i tak doskonałe, że ominąć jego materiał filmowy to niemalże grzech. Niemalże grzech. Przede wszystkim też jego język jest tak zabawny. Przykład, który mi się zapamiętał w głowie, to jeśli, uwaga, cytuję mniej więcej te słowa z pamięci, takie są jak: jeśli nie jesteś dorosły, a chcesz oglądać, idź szybciutko po mamę, tatę, niech oni sami napiszą, czy pokażą się u ciebie i wtedy może spokojnie siedzieć i oglądać moje materiały. No przefantastyczny gość, naprawdę super. I to jest ten gość, do którego właśnie dzisiaj wcisnę mu wiadomość, że naprawdę jest przepro recenzentem, jeśli chodzi o gry na przykład PS4. Grając dalej, myślę, że będzie, znaczy nie będzie miał mi za złe, że go proponuję u siebie na kanale. Skubany zniknął. Dobra, granat mi się nie udał rzucić, ale tu sobie możemy pochwycić inną broń. Wow, tu zostanie ostatnich trzech gości. Dobra, jeden z nich trafiony.
Clear, czyli czysto. Proszę, złoty medal. Takich graczy wyjątkowych, takich wyjątkowych recenzentów. Jeżeli wam się to spodobało, piszcie w komentarzach, jeśli o takie wam propozycje chodzi. Jeżeli chcecie być sami zapropagowani, a naprawdę wam się spodobała ta propagacja, oczywiście linki do tych kanałów, które wymieniłem, są w opisie, łącznie z namiarami facebookowymi, ale te namiary facebookowe to jest do Pro Gaming, do mnie, bo ja u niego się na Facebooku, że tak powiem, zameldowałem. Myślę, że jeżeli będziecie zainteresowani nowościami, bo ja obiecuję, że również na moim Facebooku będziecie mieli polecane kanały, które moim skromnym zdaniem warto wpaść, zajrzeć, zobaczyć. I to nie tylko będą gry, bo to też będą recenzje ogólno z Polski, a mam tu na myśli jego mościa, którego nie umieszczę w tym momencie linkowo, bo nie wymieniam jego nazwy. On recenzuje politykę w przystępnym języku. Także dziękując wam za uwagę, serdecznie zapraszam na kanały. Serdecznie, uprzejmie dziękuję za subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Piszcie, proszę, czy wam się takie coś podoba. Jeśli tak, będzie ich więcej znacznie. A na ten moment po prostu zapraszam na Minecrafta. Dzisiaj na kanale Marek Puma będzie Minecraft. Będą nowe budowle, ponieważ musiałem do zera wyczyścić Androida. Więc sugeruję wpaść, zobaczyć, jeśli się spodoba, zostawisz tam również na tym moim drugim kanale, na Marek Puma, gdzie wyłącznie panuje Minecraft w survivalu i Minecraft.pe, którym nie każdemu się podoba, bo to jest chyba zrozumiałe, że każdy ma swoje upodobania, a z gustami się nie dyskutuję. Natomiast ja jeszcze raz ślicznie dziękuję z całego serca za wspieranie mojej osoby łapką w górę, subskrypcją, polecaniem innym osobom poprzez linkowanie im i zapraszanie na live. Zapraszam serdecznie do gry. Pamiętajcie, że w Minecrafcie tylko mogę zagrać z 5 osobnikami. Tutaj dostaliśmy patrzunię za świetnie wykonany mecz. Jak widzieliście, był na złoto zrobiony. A więc dostaliśmy jeszcze ekstra paczunię. Tą czerwoną się rzadko dostaje. A więc do zobaczenia, do usłyszenia dzisiaj na kanale Marek Puma na żywo od 18 do 21. Jest to dla osób do 18 roku życia, aczkolwiek dorośli też mogą wpaść. Natomiast po 21, jeżeli tata, mama, wujek, dziadek zgodził się na uczestniczenie w live, to nie widzę żadnego problemu. Możesz wpaść świadomie. A dlaczego plus 18 po 21? Z uwagi tej, że wtedy będą na przykład mogły występować hasła z podwójnym dnem. I jak zawsze propaguję wzajemny szacunek i zrozumienie. Także zawsze pod live'em, czyli kiedy trwa live, możesz zajrzeć do regulaminu live'owego tam poniżej i po prostu zobaczyć, czego ja nie toleruję na live'ie. A na ten moment ślicznie państwu dziękuję za oglądanie materiału. Przypominam, że propagowane kanały również są przeze mnie pozdrawiane i mam nadzieję, że się będziecie miło bawić w grach, jak i ucieszy was muzyka. Także dziękuję jeszcze raz ślicznie. Pozdrawiam was z tej strony, z tego kanału Marek Puma 777. Hej, hej!